To jest podcast wydawnictwa Mac Edukacja zatytułowany Kącik tematyczny, a prowadzą go Wiktoria Kowalska i Maciej Ciechomski. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry, witają Państwa Wiktoria Kowalska i Maciej Ciechomski w drugim sezonie podcastu wydawnictwa Mac Edukacja, a tematem pierwszego odcinka będzie... Syndrom września. Dlaczego ten września jest taki straszny i dlaczego powoduje tyle stresu, mimo że powtarza się co roku? Czego możemy się obawiać we wrześniu? O tym będziemy rozmawiać. Można się obawiać różnych zmian. Przychodzą nowe dzieci, przychodzą dzieci zmienione po wakacjach. My przychodzimy zmienieni po wakacjach. My przychodzimy zmienieni po wakacjach. Mamy wiele oczekiwań, wiele obaw. Wiele napięcia, tak samo rodzice? No dobrze, to zastanówmy się wspólnie, jak możemy ten czas wykorzystać na łagodzenie syndromu września. Jak możemy się do tego września przygotować? Wakacje są takim czasem deregulacji, ale też wielu takich subtelnych zmian. Dzieci bardzo często w ciągu wakacji mają skok rozwojowy, wracają większe. Zauważalnie wyższe, ale też no, czasami jako nauczyciele nie poznajemy tych maluchów po wakacjach. Czasem też rodzice nie poznają własnych dzieci w trakcie wakacji, bo te wyjazdy, właśnie zmiany czasem bardzo stymulują rozwój dziecka i to jest często moment w wakacji, kiedy się dokonuje jakiś skok rozwojowy. I nikt nie jest na to przygotowany, i zaczęliśmy właśnie ten omawiać pierwszy obszar, to znaczy, jakie zmiany mogą zachodzić u dzieci po wakacjach, czego możemy się spodziewać i na co się powinniśmy wszyscy przygotować. To pierwsza rzecz to jest taka, że samo dziecko, tak jak mówisz, może się, może się zmienić w trakcie, w trakcie wakacji. No, właśnie, ale czy to jest, to jest jedyny stresor, taki, na który dzieci są narażone? Znaczy, nie wiem, czy narażone to jest dobre słowo, właśnie nie jest dobre. Czy to jest jedyny taki czynnik, jedyny stresor, który oddziaływuje, właśnie taki rozwojowy na, na dziecko? Czy znaczy znaczy, tych stresorów to... jest, jest dużo więcej, bo okazuje się, że w ogóle mamy coś takiego jak syndrom września. Wszyscy się na ten syndrom września przygotowują, i my nieświadomie wkładamy dzieciom, my i rodzice, wkładamy bardzo dużą Presję. Już od połowy sierpnia, właściwie, zaczyna się ta presja, że trzeba dziecko obkupić w nowe ubrania, bo idzie do przedszkola od września. Trzeba się przygotować na nową logistykę w domu, bo. Wrzesień. My, jako nauczyciele, też po tym no, bardziej lub mniej e, roboczych wakacjach, bo, bo wiadomo, że dla większości nauczycieli, wakacje to czas pracy, ale też przygotowujemy się na to nowe otwarcie i co więcej, czujemy tą presję, którą robią nam rodzice, zupełnie nieświadomie. A jak filtr, niestety, odbierają to wszystko dzieci. Tak, dzieci wyczuwają te, te emocje. W dodatku, dużo rzeczy może się pozmieniać także w takim bezpośrednim otoczeniu dziecka, to co go najbardziej interesuje. Co się zmienia? Co się zmienia we wrześniu, jak dziecko wraca, wchodzi do sali? Czy to nie, nie zawsze jest ta sama sala, nie zawsze jest ten sam nauczyciel. No tak, bo w wielu przedszkolach mamy taką organizację, że dzieci wchodząc w kolejny rok szkolny um, zmieniają nauczyciela. Bardzo często zmieniają salę. Dla dzieci, mimo że to są takie subtelne zmiany, no może z nauczycielem jest to mniej subtelna zmiana, ale z salą wydaje nam się, no przecież to samo przedszkola, ten sam skład grupy, tylko nowe pomieszczenie. Tak ja pamiętam na przykład jedną naszą podopieczną, która dopiero po dwóch dniach takiego skrajnego rozregulowania i bardzo agresywnych też zachowań, bo to dziecko miało tam różne problemy, ale właśnie po dwóch dniach udało się w jakiejś rozmowie dowiedzieć i całe szczęście, że chodziło o to, że zmieniali w środku tygodnia salę, przechodzili z jej ulubionej sali, znaczy ulubionej, do tej, której była przyzwyczajona do drugiej sali. I ona powiedziała, że to dla niej było tak stresujące doświadczenie. Znaczy wizja tego, że będzie nowa sala, nowy układ mebli, chociaż te sale u nas w przedszkolu są podobne, to rzeczywiście to było coś, co dziecko rozregulowało zupełnie. I akurat powiedziało o tym, ale widzimy też, że zmiana sali, zmiana fizyczna miejsca że na przykład łazienka jest w innym miejscu, że. Inaczej są ustawione krzesełka albo w innym miejscu jest ten kącik, inne zabawki. To wszystko dla dziecka są rzeczy najważniejsze, jeżeli chodzi o toką przestrzeń fizyczną, bezpośrednie otoczenie dziecka. No i znowu ta przestrzeń fizyczna zapewnia też poziom bezpieczeństwa. Dla dziecka no są dzieci, które na przykład w innej toalecie się nie załatwią, tak? dlatego że dla nich to jest tak duży stres, są tak przywiązane do miejsca, że czynności nawet te proste fizjologiczne wiążą się bardzo mocno i ściśle z miejscem, a tutaj mamy no, zmianę całości otoczenia. Kolejnym stresorem, który dochodzi, który znowu wkładamy nieświadomie my dorośli, chcąc dobrze, to jest takie mówienie dzieciom, no teraz to już będzie, w starszakach. Teraz to już będziesz w zerówce. Teraz to już nie możesz się bawić cały dzień, dlatego że będziecie nie wiem, uczyć się literek, uczyć się czytać, pracować z książkami. No tutaj dużo argumentów się pojawia w zależności od tego znowu, jak jest zorganizowane przedszkola. Będziemy mieć znowu nauczyciel czasami mówi, teraz jesteście starsi, będziemy mieć nowe zasady. Będziemy mieć nowy plan dnia. Dla dzieci to jest niesamowity stresor, że na przykład nie ma już drzemek. Że nie ma czasu leżakowania, tak? Tak, powstają pytania u dziecka, jak to, będzie, jak to będzie w takim razie wyglądać, jak będziemy sobie radzić z tymi wszystkimi czynnościami, do których dziecko jest przyzwyczajone. A znowu wracamy do tego, że no tak, coś, co zostało wyuczone, wdrożone, do czego dziecko się przyzwyczaiło, co dało mu też bezpieczeństwo, czyli stały rytm dnia, powtarzalność różnych działań. Rytuały, które są w danej grupie, struktura grupy. Wiemy, kto jest taką osobą, która czymś pokieruje, kim się trzeba tam zająć, gdzie jest moje miejsce. To są rzeczy, które bardzo często w, we wrześniu muszą się na nowo wykształcić. Tak? Czyli nie tylko to otoczenie fizyczne dla dziecka, ale zmienia się struktura grupy. Na przykład ktoś z grupy odchodzi, ktoś do grupy przychodzi, zmienia się nauczyciel albo nawet jak jest ten sam nauczyciel. To wszystkie te zmiany hmm, też osobowe powodują zmiany. Relacji w całym systemie, a dziecko jest elementem tego systemu, może nie umieć tego nazwać, ale na pewno to bardzo wyraźnie czuje i odbiera jako po prostu sytuację stresującą, obciążającą. No i właśnie, i to powoduje też konsekwencje w zachowaniu dzieci. To jest to, co my teraz obserwujemy, bo zaczęliśmy mówić o tym, co się dzieje pod powierzchnią tych różnych działań, ale. No właśnie, ciekawe jest też to, co się dzieje z dziećmi, jak to przejawiają w zachowaniu, jak reagują na te zmiany. No, dzieci mają różne nowe zachowania. No tak jak powiedzieliśmy już na samym początku, one przychodzą po wakacjach bardzo często odmienione. Przychodzą po pewnych skokach rozwojowych, po pewnych zmianach. Mówi się o tym i to są jakby wynika to z badań naukowych, że zmiana nawyku a na przykład plan dnia albo pewne przyzwyczajenia dla dzieci, to jest nawyk, trwają od 14 do 60 dni. Więc znowu, żeby zmienić jakąś jedną rzecz w strukturze dnia albo jedną rzecz w strukturze, no nie wiem, pewnych przyzwyczajeń dzieci, potrzebujemy nawet do dwóch miesięcy, aż one wejdą w ten nowy tryb. Tak, dla nas to są rzeczy często z perspektywy dorosłego. Takie drobne, na przykład w tej grupie. Ja też yy, jako psycholog, pracując na przykład z czterema grupami równolegle a, i pomagając yy, chociażby rano przy posiłkach, no bo taka pomoc jest potrzebna, zanim się rozpoczną zajęcia, to obserwuję, że każda grupa na przykład ma trochę inny zwyczaj wydawania posiłków. Niby jest stała jakaś zasada w przedszkolu, ale w każdej grupie wygląda to trochę inaczej. Tu są dyżurni, tu nie ma dyżurnych, tu sobie część jedzenia sami wydają, tutaj wydaje nauczyciel, w zależności od preferencji. No i teraz Wchodzi dziecko do nowej grupy, albo zmienia się nauczyciel, albo po prostu grupa rośnie i coś zmienia, i no, potrzebujemy tego kilku tygodni na wprowadzenie tej zmiany i przyzwyczajenie dzieci do tego, że ten posiłek wygląda inaczej. Ale zanim się te dzieci do tego przyzwyczają, no to odczuwają to jako pewną niewygodną sytuację, no i teraz co dziecko, to historia i pewnie inny sposób reakcji na tą zmianę. Niektórzy będą mniej chętni do otwierania się, do rozmawiania, do eksperymentowania, inni wręcz przeciwnie zareagują złością. To wszystko są z punktu widzenia nauczyciela sytuacje też trudne i takie wyzwania edukacyjne, bo te dzieci po prostu. Nie pracują tak, jak już pracują te dzieci w październiku, w listopadzie, kiedy wpadną w ten, w ten rytm. Mówię, że pracują, no bo często taka optyka nauczycielska no to jest jednak realizacja zadań, które nauczyciel ma zrobić, z których jest też rozliczany, od których, których wymagają od niego zarówno dyrektor, jak i Rodzice, że coś ma się w tej grupie dziać, dziecko ma korzystać i to trzeba zrobić. A tutaj zmiany, 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 zmienia się tyle rzeczy, o których mówiliśmy, i jakoś trzeba to przegarnąć i jakoś sobie trzeba z tym poradzić. No właśnie, ale dotknąłeś ważnej rzeczy, no bo pytanie, okej, okay, no, jesteśmy rozliczani, powinniśmy zrobić, to jest często to, co my nauczyciele mamy. Z tyłu głowy, kiedy ten wrzesień się rozpoczyna. A czy tak naprawdę musimy gonić z programem, musimy realizować te konkretne zadania? Czy te pierwsze dwa miesiące, a już na pewno pierwszy miesiąc wrzesień, nie powinien być takim czasem, kiedy skupiamy się na tych kwestiach wychowawczych, na kwestiach integracyjnych, na kwestiach adaptacyjnych? Oczywiście te tematy, które mamy chociażby w pakietach wydawniczych, tak jak w wydawnictwie Mac, skupiają się na tematach no, związanych z dzieckiem, właśnie z salą przedszkolną, z nowym otwarciem, z grupą itd. Ale no, mimo wszystko powinniśmy kłaść jeszcze większy nacisk na to, żeby tak zorganizować zajęcia, tak zorganizować dzień żeby dzieci nie były ciśnięte kolejnymi trudnymi dla nich zadaniami. No bo przecież jeśli spędzały większość wakacji, a dużo dzieci wyjeżdża na wakacje i do przedszkola nie uczęszcza przez jakiś czas, miały zupełnie inny plan dnia. Były cały czas w ruchu. Miały możliwość, nie wiem, podróżowania, ciągle były stymulowane nowymi bodźcami z zewnątrz. No i teraz sadzamy je przy stolikach, i każemy im wypełniać kolejne karty pracy, czy skupiać się na zadaniach grupowych, albo w parach, takich, które wymagają dużej koncentracji uwagi. To też jest olbrzymi przeskok. Jest to wymagające zadanie. Dlatego ja bym powiedział jeszcze wyraźniej, że ten wrzesień, te pierwsze tygodnie edukacji po wakacjach. Powinny być wręcz nastawione na pracę z grupą, na układanie grupy, jak to mówimy potocznie, czyli zadbanie o te relacje w grupie, o strukturę grupy, o relacje z nauczycielem, albo zbudowanie tej relacji, kiedy jest to nauczyciel nowy, albo właśnie zbudowanie relacji między dziećmi, popatrzenie, poobserwowanie, odpuszczenie tych rzeczy takich czysto edukacyjnych, bo jeżeli będziemy mieć grupę, Wspierającą się, gdzie dzieci czują się bezpiecznie, współpracującą też z nauczycielem i między sobą, to wtedy z łatwością nadrobimy ten czas, chciałem powiedzieć stracony, ale przeznaczony na, bo on nie jest właśnie stracony. To jest inwestycja w to, żeby potem można było prowadzić różne oddziaływania edukacyjne, a już mniej oddziaływania wychowawcze, bo znowu posłużę się takim przykładem. Kiedy do grupy, to była grupa pięciolatków, przyszedł, jedna osoba odeszła, jedna przyszła, przyszedł chłopiec. I tak odeszła jedna osoba, ważna taka, mocna figura, może to nie była gwiazda socjometryczna, ale ważna, ważna postać i przyszedł nowy chłopiec, też taką silną osobowością, co zaangażowało chłopców z tej grupy na dwa czy trzy tygodnie, po to, że oni, dla nich najważniejszym zadaniem było ustalenie nowych relacji między sobą. I e, oni byli na tyle absorbujący, że jeżeli e, tutaj nauczyciel by tego czasu nie poświęcił, to nic by się przez te trzy tygodnie nie udało zrobić, ponieważ dwie osoby to za mało, żeby tych trzech zawodników walczących tam o Trochę o władzę, przywództwo w stadzie. Ale nawet nie o przywództwo. Oni, z tego co pamiętam, głównie walczyli o uwagę Pauliny, naszej nauczycielki. Chodziło o gdzieś miejsce przy, przy dorosłym. To było zagrożone i oni bardzo dużo zasobów w to zaangażowali, więc dopóki by tej sytuacji nauczyciel nie uspokoił, to w ogóle można było w tej grupie zapomnieć o pracy wychowawczej. Oczywiście. Nauczyciel ma zawsze do wyboru, może popracować bardziej dyrektywnie, ale to też ma swoje konsekwencje i nie przekłada się na najlepsze wy, wyniki edukacyjne. No dobrze, przejdźmy na chwilę do rodziców, bo to jest taki często zapominany element września, a rodzice też bardzo mocno ten wrześni odczuwają. Oczywiście, poza tą presją logistyczną, organizacyjną o której już mówiliśmy, no rodzice wyłapują wszelkie zmiany. A jeśli jest zmiana, no to zawsze jest porównywanie do tego, co było. Tak, ale zaczęliśmy w ogóle. Zacząłeś ty od tego, że od tego napięcia, które rośnie w rodzicach. E, osoby wychowane w polskiej szkole mają wpojony ten właśnie wrześniowy stan napięcia mobilizacji. E, niektórzy pamiętają jeszcze te wszystkie akademie z okazji 1 września Hitler napada na Polskę i e, jest to wszechobecna presja, która mówi a nadciąga katastrofa 1 września. Czasami też mamy starsze dzieci, które idą do szkoły, zaczynają albo idą do nowej klasy. To jest wielkie napięcie dla rodziców. To wróćmy do tego, bo no, trzeba o tym pamiętać, nie? Że... No tak, ale co możemy zrobić my, jako nauczyciele, albo my w ogóle jako przedszkole, żeby łagodzić ten stres? Warto przedstawić te zmiany wcześniej. Rodzice bardzo nie lubią być zaskakiwani. Yy... Zmianami, zwłaszcza kadrowymi, yy, i stawiani przed faktem dokonanym 1 września. Więc oczywiście no, mamy sytuację kadrową, jaką mamy w przedszkolach, i te zmiany no, często dzieją się nagle i też yy, w trakcie wakacji i pod koniec wakacji, ale jeśli tylko mamy możliwość poinformowania o tym, yy, że taka zmiana nastąpi, no to dobrze zrobić to wcześniej. Znowu musimy się liczyć z tym, że jeśli zmienia się nauczyciel w grupie, albo zmienia się, bo taka jest struktura działania przedszkola i po prostu to tak w tym przedszkolu jest, albo zmienia się ze względu właśnie na zmiany kadrowe, no to rodzice będą siłą rzeczy porównywać. I no, tego nie unikniemy, tak? Ale znowu to, co jest bardziej znane, jest mniej przerażające. Więc jeśli mamy możliwość zrobienia jakiegoś spotkania z rodzicami, nawet pod koniec sierpnia albo na początku września, po to, żeby po prostu się z nimi spotkać, żeby mogli nas obejrzeć, poznać, po to, żeby mogli z nami porozmawiać, po to, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, jakie zmiany chcemy wprowadzić, nawet te subtelne zmiany, ale też właśnie porozmawiać z rodzicami, uprzedzić ich, żeby nie robili tej presji dzieciom. A co porównują rodzice? Wszystko od wyglądu Rzymień przez sposób mnie. komunikacji, <laughs> przez to, czy dana pani wydała im się miła albo niemiła. Po sam sposób pracy, którego nie są w stanie przecież jeszcze ocenić, bo z tą osobą jeszcze dzieci się na przykład nie spotkały, tak? E, tak, rodzice będą porównywać i będą oceniać. To robią automatycznie, na to powinniśmy być przygotowani, i nadmiernym oczekiwaniem byłoby tutaj wymagać, żeby tego nie robili, ale właśnie to, co mówisz, bardzo jest ważne, że też pracując z rodzicami i dostarczając informacji takich z pierwszej ręki. Unikamy różnych przez nich uproszczeń tworzonych, tak? takich, że na przykład tamta pani to robiła to lepiej, bo robiło tak. Nawet wracając do tych posiłków, tam to było lepiej, bo tamto posiłki sobie dzieci same wydawały. Nie? A jakieś powody za tym stoją, i to nauczyciel ostatecznie decyduje o tym, w jaki sposób pracę w grupie zorganizuje. I fajnie, żeby rodzice o tym wiedzieli. Bo wtedy bazują na faktach, a nie na wyobrażeniach, co jest bezpieczniejsze dla wszystkich, jeżeli opierają się na faktach. No właśnie, ale jak zapewnić i przywrócić to bezpieczeństwo y, związane z kontaktem, z takim, no właśnie, jeśli zrobimy zebranie, gdzie ekskatedra będziemy prowadzić to zebranie, rodzice jeszcze nie daj Boże, będą siedzieć na małych krzesełeczkach, a my z góry tak na nich no, będziemy przemawiać i próbować ich oswoić i zapoznać ze swoją sobą, no to raczej się to nie uda. Są proste w sumie sposoby na to, żeby rodziców oswoić i żeby wprowadzić taką no, familiarną atmosferę w kontakcie z rodzicami. Oczywiście tą familiarną w cudzysłowie, no bo tu nie chodzi o spłycanie i skracanie dystansu z rodzicem, tylko chodzi właśnie o to poznanie się w, bardziej w akcji niż w takim no, ścisłym e, organizacyjnie zebraniu. E, można zorganizować dla rodziców na przykład wspólne zdabianie sali. To pretekst tutaj może być dowolny. To może być jakaś to mogą być warsztaty plastyczne. E, to może być jakakolwiek forma spotkania rodziców z dziećmi z nauczycielem po to, żeby to było spotkanie integracyjne. E, możemy sobie zrobić piknik, możemy sobie zrobić no znowu, każde przedszkole ma inne zasoby, inne możliwości, ale prosta sprawa. Na przykład zmieniamy salę, zmieniamy nauczyciela. Ozdóbmy tą salę razem. Zróbmy coś w tej sali razem, ustawmy meble razem, tak? Tak, zrobienie czegoś wspólnie to jest zawsze dobry pomysł na integrację, na poznanie się przez działanie. Bezpieczny też, bo każdy wie, co ma robić. Jeżeli dzieci w tym uczestniczą i widzą dorosłych razem współpracujących, to też jest dla nich dobre doświadczenie, takie zwiększające komfort, bezpieczeństwo więc wszyscy na tym korzystają na różne, na różne sposoby. A poza tym. Po prostu e, też angażując e, rodziców w przedszkole, też bardzo dużo zyskuje, bo ten rodzic, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, jest bardzo potrzebny. Im więcej jest obecny w przedszkolu, im bardziej zaangażowany, tym lepsze będą relacje i będzie bardziej też życzliwy dla tej instytucji. Dlaczego jeszcze mówię konkretnie o tym ozdabianiu sali? Bo to ma kilka głębszych wątków jeszcze. Oczywiście w wielu przedszkolach jest taka tendencja do tego, żeby prześcigać się w ozdabianiu sal, i już od połowy sierpnia nauczycielki wycinają, przyklejają coś na okna, formują różne, robią różne ozdoby takie, które mają tą salę no, stworzyć piękniejszą dla dzieci. Bardziej jest to szczerze mówiąc dla dorosłych niż dla dzieci, ale co, co nam daje wspólne ozdobienie sali? To, że to miejsce staje się od razu nasze, to jest bardziej swojskie. To, że rodzice mogą się w to włączyć, odejmuje też pracę nauczycielowi. Więc tutaj możemy tak no, troszeczkę um, egoistycznie popatrzeć na, na tą formę współpracy, no i upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Upiec coś też można na takie y, wspólne spotkanie. To jest, y, to jest dobry pomysł. Podsumujmy zatem, jak przygotować się na ten wrzesień, jak uniknąć syndromu września, a nawet jeżeli go się nie da uniknąć, to co możemy zrobić, żeby złagodzić ten czas albo go wręcz wykorzystać do rozwoju własnego i rozwoju dzieci, żeby on to był jednak dobry czas. Więc tak, no mamy zmianę w przestrzeni. W sali, w rytuałach, mamy zmiany w składzie grupy, czasami zmienia się nauczyciel. Musimy pamiętać, że te zmiany są dla dzieci trudne i wymagają po prostu czasu. Należy zadbać o potrzeby poszczególnych dzieci, ale też całej grupy, poświęcić czas na pracę wychowawczą, no i odpuścić sobie to gonienie z programem, to ciśnięcie od pierwszego tygodnia po wakacjach. Ten wrześniowy czas może być przeznaczony po prostu na obserwację dzieci, na obserwację tego, co zmieniło się w poszczególnych osobach, w poszczególnych dzieciach, i też co zmieniło się w grupie. I dzięki temu nauczyciel może się zastanowić, jak może dostosować metody pracy oraz w ogóle formy oddziaływań do potrzeb grupy i potrzeb konkretnych dzieci oraz własnych potrzeb, bo, które chce zrealizować. Musimy dać też sobie, dzieciom i rodzicom czas i przestrzeń na zmianę, na to, żeby te zmiany mogły zaistnieć, na to, żebyśmy mogli je zaakceptować i dostosować się do tych wszystkich nowych rzeczy. Kolejna wskazówka to zaangażowanie i przygotowanie rodziców do tych nowych warunków. Zadbanie po pierwsze o szczegółowe przekazanie im informacji, co się zmienia, jak będziemy pracować na jakich materiałach, jakimi metodami, jakie są zmiany personalne kto tutaj przyszedł do grupy, kto odszedł, kto się będzie czym zajmował, dzięki temu rodzice mogą bazować na faktach, a nie na wyobrażeniach, co zmniejsza ryzyko ewentualnych konfliktów. No, już bezpośrednio dla nauczyciela. Jeśli zmienia się nauczyciel, zmienia się pomoc nauczyciela, no to warto poświęcić czas na omówienie pracy z drugą osobą, z którą będziemy w sali. Na to, żebyśmy się po prostu poznali, na to, żeby podzielić jakoś obowiązki dogadać się kto co będzie robił za co będzie odpowiedzialny e, za to żeby porozmawiać o swoich oczekiwaniach wymaganiach ale też trudnościach które mam albo tym co nas przeraża czego nie lubimy robić e, i tymi rzeczami też można się jakoś podzielić wreszcie zaplanujmy jakieś wspólne zadania chociażby to dekorowanie sali bo zadbanie wspólne o Sale o dzieci, o zespół, o rodziców, to jest zawsze dobry pomysł na budowanie bezpieczeństwa i zainicjowanie takiej owocnej współpracy. No i dzięki tym wszystkim wprowadzonym, zaplanowanym zmianom, ten syndrom września będzie dla wszystkich łagodniejszy i łatwiejszy do przejścia. Czego nam i wszystkim nauczycielom serdecznie życzymy.